dziewczyny, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam makijaż inspirowany makijażem Megan Fox. Czyli skoncentrujemy się na brwiach, ustach oraz oczach. Jest z nami Iza, która będzie moją modelką. Zaczynamy! Na twarz nałożę podkład Studio Fix Fluid Foundation z MACA w kolorze NW13. Pod oczy użyję Pro Longwear z MACA w kolorze NW15. Jest to taki bardzo jaśniutki korektor. Wystarczy jedna doza. Cienie pod oczami znikną i oczko będzie bardzo ładnie rozświetlone. Na powiekę nakładam ten sam korektor zamiast bazy. Wyrówna nam kolor skóry oraz pięknie przyklei cień. Drugim oczkiem robimy to samo i nakładamy pod okolicę już do kamery. Nakładamy mniej więcej w tej części twarzy pod oczkiem i na powierzchnię oczu. I to wszystko bardzo ładnie cienkowarstwa rozprowadzamy. W celu zmatowienia twarzy użyjemy pudru transparentnego z Isadory i za pomocą takiego dużego pędzla rozprowadzę pudr na całą twarz. Koncentrujemy się teraz na brwiach. Jak wiecie i pamiętacie, Megan Fox ma bardzo mocno podkreślone brwi. Są one zazwyczaj ciemne, mają piękny kształt i to samo zrobimy z brwiami Izy. Na początku je wyczyszamy, żeby nadać im kształt. Bez reszty makijażu brwi mogą wydawać się ciemniejsze niż w rzeczywistości są, ponieważ jeszcze nie mamy tuszu na rzęsach, nie mamy ust podkreślonych ani bronzera. Także w tej chwili widzicie tylko i wyłącznie brwi, ale nie martwcie się. Teraz tak to wygląda, za chwilę zobaczycie, że one współgrają z całością. W celu podkreślenia i wyrównania brwi możemy użyć jasnej kredki. Ja użyję Isadora Eyebrow Lifter i nałożę ją pod brew. Użyję jakiegoś pędzelka, żeby tą kredkę rozetrzeć. Na powieki użyję takiego najjaśniejszego, satynowego cienia. Nałożę go za pomocą palca na całą powiekę. Chcemy, aby oko było bardzo świetliste, powiększone i podkreślone, ale w bardzo taki subtelny sposób. Drugim oczkiem oczywiście robię to samo. Jest to makijaż na co dzień dla odważnych, do eleganckiej czerwonej sukni lub małej czarnej, na jakieś wieczorowe wyjścia, okazje. Są bardzo piękny, kobiecy i elegancki. Na środek powieki nałożę taki pyłek bardzo świetlisty w srebrnym kolorze marki Benai. Nazywa się Lumiere Luxe Powder. Zobaczycie, jak on przepięknie rozświetli oczko. O, pięknie. No dobra. To teraz czas na podkreślenie za pomocą kredki. Użyję czarnej kredki Poezy z takimi delikatnymi drobinkami. Ta kreska jest zdecydowanie grubszą. Za chwilę będę ją rozcierać. Troszeczkę, proszę. I tą kreską
karpetkę rozcieramy za pomocą takiego pędzelka, żeby kreska nie była za bardzo graficzna. Dodamy delikatnie cienia jakiegoś innego brązu. Jest to marka Indigo. Za pomocą szerszego pędzelka rozetrę cień, który wcześniej nałożyłam, tak aby makijaż był bardziej seksowny, taki namiętny. Proszę pamiętać, aby wykonywać ruchy przemyślane, bo chodzi o to, aby pięknie rozetrzeć cień, a nie tylko poruszać pędzelkiem. Pokaż Iza, jak to wygląda. Dobrze. Możemy sobie pozwolić nałożyć na linię wodną oka czarną kredkę. Pokaż. Tutaj spojrzymy elegancko i delikatnie rozetrzemy kredkę, żeby nie była ona zagraficzna. Na tą kredkę, żeby rozjaśnić oko, nałożę tej niebieski. Spójrz na swój. I mocno tuszujemy rzęsy. Użyję oczywiście swojego ulubionego tuszu Flashing Volume z Isadory. W jej makijażu główną rolę odgrywają rzęsy. W makijażu oczu oczywiście. Także przepięknie, starannie, bardzo dokładnie tuszujemy rzęsy górne i dolne. Pokaż? Wow, pięknie. Czekamy chwilę, aż przesnie nam góra i przejdziemy do dolnych rzęs. W tej chwili zrobię te same czynności krok po kroku na drugim oku. Już nie będę tego nagrywać, żeby zaoszczędzić Wam czasu. Drugie oczko skończyłam właśnie tuszować. Zostały nam tylko do wytuszowania dolne rzęsy. Jeżeli odbije się Wam coś po drodze, nie martwcie się, bowiem wystarczy dosłownie chwilę odczekać, aż tuż do rzęs zaschnie i później za pomocą takiego kosmetycznego patyczka wystarczy ściągnąć niepożądany efekt odbitego tuszu do rzęs. Czas na usteczka. Użyję szminki w kolorze Rouge Icon z Diora oraz kredki z MAKA w kolorze, bodajże to jest szary, tak, szary. Obrysowałyśmy usta. Fajnie jest, abyście wcześniej nałożyły jakiś kojący, nawilżający i odżywczy balsam do ust. Dzięki temu będą nasze usta wyglądały po prostu piękniej. Jeżeli okaże się, że wyszłyście delikatnie za linię, to bez obaw. Możecie użyć korektora mocno kryjącego i ślad po szmince natychmiastowo zniknie. Zobaczcie, jak ja to robię. Tutaj przy kącikach delikatnie nadmiar szminki zdejmą. Zdejmą, żeby usta były bardziej symetryczne. Wiesz? Pięknie. Do policzków użyję bronzera z MAKA. Możemy też linię żółtwy delikatnie pokryć bronzerem. Dzięki temu twarz będzie wyglądała na optycznie szczuplejszą. Na policzki użyję róży z MAKA. Nie wiem jeszcze którego odcienia. Przyłożę je i wybiorę najkorzystniejsze. Na kości jarzmowe nałożę rozświetlacz z MAKA w ten sposób tutaj, żeby podkreślić jeszcze bardziej kości policzkowe. Tak
efekt jest widoczny od razu. To samo robimy z drugiej strony. I pod oczki możemy też nałożyć tego rozświetlającego. Jeżeli uznamy, że chcemy dołożyć bronzera, dołóżmy. Chcemy, aby nasza twarz była wymodelowana. To, co chcemy uwypuklić, to uwypuklamy za pomocą jaśniejszych podkładów, pudrów czy korektorów. To, co chcemy schować, w naszym przypadku chcemy wysmuklić, wyszczuplić twarz, też użyjemy jeszcze ciut więcej bronzera. W makijażu oczu Megan Fox rzęsy odgrywają znaczącą rolę, dlatego nie waham się użyć sztucznych rzęs. Wykorzystam do tego rzęsy Ardell Glamour i za chwilę nakleję je na oczy Izzy. Klej do rzęs nam wysycha. Jak w 100% zaschnie, białe plamki znikną i rzęsy będą wyglądały bardzo naturalnie. Za chwilę pokażę Wam zdjęcia, jak wygląda ten makijaż na zdjęciach, ponieważ dzisiaj mamy światło z różnych stron i po prostu nie wiem, jak mogę się ustawić, żeby było dobrze. Jak widzicie, nasz makijaż już dobiegł końca, stety lub niestety. Wszystko co dobre szybko się kończy. Mam nadzieję, że Iza przypomina Wam Megan Fox w tym makijażu. A moim zdaniem w tym makijażu wygląda nawet lepiej. Wow, wow! Genialna opinia. Cieszymy się bardzo. Dziewczyny, jeżeli podobają Wam się filmy z cyklu Zamieńmy się w gwiazdę bądź inspiracje makijażami gwiazd, dajcie kciuka w górę, napiszcie o tym w komentarzu poniżej oraz subskrybujcie mój kanał, aby być ze mną na bieżąco. Ja ze swojej strony obiecuję, że tych filmów z dnia na dzień będzie coraz więcej. Jestem otwarta na wszystkie Wasze rady, sugestie i wskazówki. Także piszcie do mnie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!